Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Jesteśmy na Eneju. Jesteśmy na Eneju. Ogniu, wzywam was. Zdobywamy karty, z których część już nie będzie nam w ogóle użyteczna dla nas. Ale co tam, zrobimy sobie kolejną arenkę. Może nam wyskoczy pakiet GVG, który przestanie funkcjonować zaraz. Może nie. Zobaczymy, gramy sobie szamankiem. Poprzednia arenka całkiem udana. Zobaczymy, co się uda zrobić szamankiem. Z tego wszystkiego chyba wolę bursta. Dwie ciekawe karty. I smokowiec, który jest mocny i pod eksplozję lawy. I nożownik, no ale weźmy na razie nożownika. Jeden silence w deku chętnie. No masakra, szczerze mówiąc. Weźmy to, nie chcę się leczyć. Dużo broń to jest to, co lubimy najbardziej. Dociąg jeszcze jeden. Spróbujemy sobie zrobić agresywnego szamana. A co? Nie chcę drogich kart w tym deku. Tym bardziej, że zbieram taki burst. Więc weźmiemy sobie... Smok da mi szansę być zagrania tanio. Weźmy tego arcymaga. Widmowy rycerz brzmi w porze, tym bardziej, że to jest moja pierwsza piątka. Czy ja tu będę miał drogie karty? Nie, ale to wygląda solidnie. Zastawi nam stół. Druga eksplozja lawy jest ok, tym bardziej, że nie mam... Na razie mam tylko jednego mecha. To daje nam szansę na starcie. Całkiem niezłą. Furia wichru oraz plus jeden do ataku. Czemu nie? To jest karta premium. Kyozar Totemis. Trzask jest zawsze mile widziany. Weźmy tego bombiarza. Weźmy dociąg. Daj furię wichru. Spróbujmy. Dziwnie ten deck na razie nam się układa. Czy my mamy jakieś okrzyki bojowe? Jeden. Dwa. Trzy. Trzy okrzyki bojowe mamy. Czy to nam się z tym zgra? Nie wiem. Ale wezmę to. To jest bardziej agresywne. Trzecia eksplozja lawy brzmi cudownie. Drugi szalony bombiarz też brzmi cudownie. Błyskawica, idziemy w bursta, nie przejmujemy się tutaj niczym. Tempo swing jak najbardziej. Czy my chcemy bestię jakąś na szamanie odkryć? Może zaryzykujmy z tym. No, ten był lepszy chyba, ale okej. Okay. To będzie dobre, bo da nam jakiś finisher z ukryciem. To jest fajne do trade'u. Chociaż ta ropucha też była fajna. To jest fajne z totemami, bo można sobie wstawić w środek. Paruwa wygląda solidnie, jak na start. Tego drugiego nie chcę, tego nie chcę. To może być ok na jakiś taki late game. I ostatnia karta. Murloki nie płaczą, skoro... Skoro tak to wygląda, to nie tak to wygląda. Sejwujemy sobie naszą arenkę. Co możemy powiedzieć o tej naszej talii? Jest, no, ma dużo burstu, ma jakiś dociąg. No jedyne, co mnie boli, to że nie mam karty zdejmującej przeciążenie. To mnie boli. Ale mamy coś na early game. Mamy... Nożownika, bombiarza, wilkora i skrobota. Mamy parę dwójek, mamy jakieś dwie, trzy, cztery nawet trójki sensowne. Tylko dwie czwórki, ale całkiem niezłe. Piątek mamy trochę dużo. No, powiedzmy, że mamy potencjał do obrony i 15, i tu 18, i 20 bursta z łapy. A więc zobaczymy, co to będzie z tej areny. Sam jestem ciekaw. Co nam z tego wyjdzie? Minusy tego deku oczywiście. Pierwszy podstawowy, nie ma heksa i nie ma obszarówki.
Więc nie możemy sobie pozwalać na stratę stołu, bo nie mamy jak do niego wrócić. Więc chcemy od razu mieć tempo zagrania, więc te dwie karty lecą, mamy drugą, trzecią, potrzebujemy mocnej pierwszej, czwartej tury, mamy pierwszą, drugą, trzecią, jest ok. Stołu nie możemy oddać. A później będziemy burstować, jak nam dojdą eksplozje lawy, trzaski i inne wynalazki. Ktoś mi tu piska. Okej. Zabiją! No kurwa mać! Przepraszam za brzydkie słowo. To jest nasz agro-szaman, kurwa, burstujący nam fejsa. Źle się stało, mógł chociaż jego wystrzelić z raz. Bo tu... No jedyne co nas bardzo boli to Frostbolt. Mam nadzieję, że podoba ci się. Dobra, to nie jest jakaś tragedia. To nie jest jakaś tragedia. Prowadźcie mnie, żywioły. Mamy brońkę, nie ma tragedii. Teraz go zmuszamy do Hero Powera i oddania tury. Chyba, że coś wystawi, to będziemy mieli bardzo łatwy trade. Dodatkowo mamy broń, więc jest naprawdę, naprawdę przyzwoicie. My możemy w następnej turze zagrać sobie bombiarza albo zbieracza łupów, ewentualnie totema. A tym, co mamy na stole, jesteśmy w stanie wyczyścić. O! Takiego zagrania się nie spodziewałem, ale... Moi drodzy... idziemy w to! Idziemy w to i mamy następnego naszego bruta. Musimy coś zacząć walić go w face'a, bo później nam zabraknie damage'u. On jest fana gapa. Sekret! Kopia? Kopia nas nie boli. Brońkę sobie wstrzymamy. I mamy już 5 bursta. No i co, spinguje nam to? Nie, nie pinguje. Nie pinguje nam tego, przyjaciel nasz. Nie pinguje. To niedobrze, że ty nam tego nie pingujesz. Hej, dawaj to! Jeszcze masz jakiś sekret? Twój wieśniaku jeden? Ile ty masz sekret? Bambaryło. Teraz się boję wystawić tego arcymaga, bo jak to jest kopia... Polimorf tutaj, w porzo. W porzo, mój drogi, w porzo. No nie masz szczęścia z owcą, niestety. Czy ja chcę to wystawiać? Nie. Czy ja chcę to wystawiać? Nie chcę, dobra. Szczerze mówiąc, liczę, że to będzie... No nie jest. No dobra. No boję się tego, że to może być drugie lustro. Po prostu się tego boję.
Po prostu, moi drodzy, się boję, że to jest drugie lustro. Tak po prostu. A jeżeli to jest counterspell i mi zabierze całą kolejkę, to będzie jeszcze gorzej. Wygląda na ice block albo lustro. No nie wygląda to dobrze. Bo nie mamy żadnych tanich stronników do oddania. Kurwa, drugie lustro, no pierdolony. Zobaczcie mnie żywiołem. Zróbmy to tak, żebym musiał zrobić trade ping. Ale to źle wygląda, no te dwa lustra mnie kurwa ugotowały. Tyle co mi zmarnowały krwi. On nie robi tego trade'u. Naprawdę nie robisz tego trade'u. Ty naprawdę nie robisz tego trade'u. To ciekawe. Mroczne wilki są gotowe. Masz Flame Strike'a, czy nie masz? Nie masz. To mnie trochę niepokoi. To mnie, szczerze mówiąc, niepokoi. Za króla Lito! Oby strzegli mnie przodkowie! Zróbmy tak. Może nie dostanie Flame Strike'a. A my w przyszłej turze damy sobie plus 2, plus 2. Sorry, winę tu. Sorry, winę tu. Okej. Okay. Co my możemy zrobić? Jak damy plus 2, to to będzie 10, 16, 18 dep. Jak damy temu furię, to będzie miał 8... i 6, 14 deb. Masz dla mnie rybkę? Okej. 10, 14, 22. I murloki nie płaczą. Dały Litala. Uhu, haha. Jednak murloki czasem nie płaczą. Ale boli, że musiałem tyle bursta zmarnować na stronników. Moje eksplozje lawy. Ale walczymy. Musimy mieć stół. Jak tu tracę stół, to już do niego nie wrócę nigdy. Pierwszy win jest, 0-3 nie będzie. Wstydu nie ma, moi drodzy, wstydu nie ma.
wstydu nie ma i nie będzie. Tral kontra Balfurion! Muszę chronić dzikie postępy. Za zgładziciela! Tego nie chcę. To zostawię, bo może trzeba będzie coś removnąć. Tak jest ok, mamy pierwszą turę, drugą turę, trzecią turę, w razie czego jakiś removal zobaczymy. Jak nie wyskoczy z jakiegoś zombie śmiecia, to powinno być ok. No ale chyba nie będziesz miał zombie śmiecia, co? No. Idziemy na ryzyk fizyk, moi drodzy. Smarujemy! Smarujemy! Ty niedobry, ty niedobry. I smarujemy. Smarujemy i zmuszamy go do użycia Hero Power. Musi użyć Hero Power, no przecież nie przyjmie następne 6 w ryj, bo ja tu mam same eksplozje lawy. Ha. Szkoda, że będę miał dwie many na przyszłą kolejkę tylko, chociaż bomber będzie świetny na pusty stół. Chcesz coś wysadzić? Jemuj! Nie! Dobrze! Dobry bomber! Dobry bomber! O! To też mi pasi. To też mi pasi. Wiecie co? Mamy dużo bursta. Idziemy w to. Mam 5, 8 z łapy. I 8 na stole. Gdzie mam uderzyć? Chowasz się, pysiu misiu. Chowasz się, tak? Chowasz się, bandyto jeden. Tak. Oj, oj, oj. To niedobrze, że się schowałeś. Spoko, załatwione. Wstawmy Worgena, on niech się traduje. Może nie masz następnego taunta, ja sobie zagram wtedy Tygrysa. Co? Przyjacielu, taunt? To oszustwo. Kill to oszustwo. Pani z jeziora to mnie nie interesuje. No i dobra, zostaje ci 12 życia. Okej, okay. Wchodzę w to. Potrzebuję jeszcze jednej eksplozji lawy. Mamy 5 i 5, 10. Nie masz taunta ani heala, nie, przyjacielu? To nie jest dobre. To nie jest dobre. Trochę nie tu strzeliłeś. Ty też. Ale tragedii nie ma. O, mój drogi, nie trafiłeś. Niedobrze. O, mój drogi, nie trafiłeś. Bardzo niedobrze. To jest oszustwo. To jest, mój drogi, cheating. Cheating. A kurwa, jeszcze brakuje. Co kryje przyszłość?
Wrej. Kurwa, brakuje mi jeszcze jednej eksplozji. Mam dwie w deku. To nie jest to. Gdzie są moje eksplozje lawy? Wilko Ralfa. No, zastawi się takie gówno i wstrząsu ziemi też nie dostanę. No. To jabłko na swojej głowie. Eksplozja lawy. For the win. Uj, to nie wygląda jak eksplozja lawy. To jak eksplozja lawy nie wygląda. Ale ci przywalę. W ryja. Kurwa mać. W ryja. Ja pierdolę. 7 targetów na stole. Jebu dobry ja. A co? Kurwa? A co? 7 targetów na stole. Łobu dobry ja. I co? I ogr mięśniak nie jest OP. Jest OP. Ogr mięśniak jest OP. Nie mogę. Właśnie dlatego ta gra jest karcianą grą dla dzieci. Bo tu liczy się po prostu często to, że se taki ogr mięśniak walnie w ryja i co mu zrobicie? No nic mu nie zrobicie. Walnął se w ryja, miał 7 targetów. Czyste panie, 50% szans na to, że się pomyli. Okej, okay. To idzie jeszcze przeżyć, że nie trafił, nie? Ale później 7 targetów i wybrał sobie w ryjka. Kurwa. O mój Boże. To jest dobra karta na Rogue'a, ale niestety nie na early game. Dajcie jakąś tanią kartę, jedyneczkę jakąś. No to nie jest dobre, ale to są dość mocne karty na start. Mamy drugą, trzecią, czwartą, piątą turę i to są jedne z mocniejszych kart, które ja mam tutaj. On coinuje dwójkę, co zagra. No dobra. Te pozdrowienia z zagrobu nas nie interesują. Wystawiamy nożownika i zachęcamy go do trade. Nie masz backstaba, nie masz backstaba, dobrze. Nie masz backstaba. Nie masz backstaba, nie masz. Co, przyjmiesz 5 na ryj? Ej, no zajebiście jak dla mnie. Mnie o to tylko chodzi, żebyś ty przyjmował jak najwięcej na ryj. Stary, jeśli o mnie chodzi, to możesz nawet te 4 jeszcze przyjąć na ryj. Poczekaj, przyjdą mi 3 eksplozje lawy i pogadamy wtedy inaczej. Hmm? Twa magia cię nie uratuje. Fasi mi to i przyjmij se te 4 na ryj.
Gitara, stary, jak dla mnie to gitara. Jak dla mnie to gitara. Nie ma najmniejszego problemu, mój stary. Możesz nawet te trzy jeszcze se przyjąć na ryj. Nie ma najmniejszego problemu. Też mam za króla Lisza. Też mam za króla Lisza. I ty to nazywasz? No to mnie zaboli. To mnie zaboli i teraz muszę się zdecydować na to, co robię. Ale ja chyba w tym przypadku nie mam żadnej opcji. Tu żaden trade nie jest dla mnie opłacalny, więc idziemy tak, niech on traduje. Mamy w łapie 5 dimitu. Trochę mało. Może przyjść druga eksplozja lawy, to już będzie 10. Mamy błyskawice, mamy topór, mamy trzask, mamy dużo burstu, tylko trzeba to teraz przeżyć. Kurwa, stary. O ja pierdolę. Teraz to nie mamy wyjścia. Teraz nie mamy wyjścia. Musimy tutaj walić i liczyć na jakieś bursty. Chcesz coś wysadzić? Okej. Niech się broni. Ma czym, bo tym może zabić to, tym to. Dużo ma wariantów. Dobra. To nie jest jakieś straszne. On zdecyduje się przyjąć dwa na ryj jeszcze. Trzy. No to... To zawodniku, jesteś moim przyjacielem, że tak robisz. Pięć. Spell! Spell damage! Spell damage! Ty dziwko. Trzask za 4. Uuu, baby! Trzask za 6 to jest baby! To jest baby, słuchajcie! Kończymy pierwszy odcinek naszej areny naszym zwariowanym face szamanem z burstem na łapie i z niczym więcej. Jest 3 do 0, śmierć frajerom, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także jak wam się podobało, to łapki w górę, a ja zapraszam już do drugiej części naszej arenki. Trzymajcie się, hejka, pa, pa!